Znaczy, ty nie rozmawiałeś dzisiaj na temat MC Nie. Silka. A ja strasznie myślę, że jest to tak niedoceniona osoba. Przynajmniej chyba u ciebie, bo... A wiesz, jeszcze o wielu rzeczach nie gadałem, nie? Ja jestem raz na tydzień na tym YouTubie i jeszcze jest mnóstwo zajebistych gości, o których nic nie robiłem, nie? Także to, że o kimś nie robiłem, nie znaczy, że się nie jaram, nie? Bo jeszcze jest dużo tego, jeszcze zanim jakby spłacę swój dług wobec tych wszystkich, którymi się jaram, to jeszcze trochę minie. Ale MC Silka chyba tam nie będzie, ty, bo się tu faktycznie nie jaram. Nie. Znaczy... Kuźwa, ale ja on na ma przykład skilla, ale... staram się doceniać wszystkich za coś tam, nie? Uh-huh. I jakby jego mega docenię już nawet nie za to props. Już nie za to, że wiesz, gdzieś tam starał się nawijać na internecie najszybciej na świecie. Chociaż to zrobiło na mnie wrażenie wtedy, ten film. A widzisz, na mnie to mniej niż to, że po prostu zarąbał kawałek w 5, czy tam 6, czy 7 językach. Kuźwa, yes, to nikt tak nie zrobił. Kurde, no ale... Do tego kolejna opcja, że ta 16 była świetna. Gdzieś tam zasługuje na sprawdzenie. Ja sprawdziłem, wiesz, o Jezu, ile tych 16 przesłuchałem, jak te top 10 miałem robić. Chyba wszystkie. Było strasznie dużo gówna, ale nie no, Silk się nie wiadomo, nie, to nie jest poziom gówna, ani żadnego jakiegoś, wiesz, słabego. Kurde, nie wiem, jak mam go oceniać. On jest taką, może przez tą łatkę, którą sobie jakąś tam, wiesz, sam naszył, że jest takim, wiesz, szybko nawijaczem i jakby mało kto go traktuje poważnie, nie, na polskiej scenie. Szkoda. Nie wiem czemu, ale wiesz, zobacz, wiesz co, nie wiem, czy wiesz, co on zrobił? W ogóle zrobił na Polak Potrafi zbiórkę na swoją płytę, ponieważ powiedział, że potrzebuje tych pieniędzy, żeby... zatrudnić zespół, już jeszcze taki, wiesz, jakieś tam smyczki, te sprawy, żeby band, żeby na nim nagrać, bo to mu się bardziej podoba i potrzebował na to kawony. Nawet rzuciłem te dwie dychy na to i kuźwa nią zbierał. Ale widzisz, jakieś tam, coś w tym musi być, bo na przykład jak no, widzę taką to, akcję... To taki trochę samobój dla mnie teraz w nogę, czy tam dla niego, nie wiem. No właśnie, bo wiesz, chodzi o to, że jak tak by rozkminić, nigdy o tym w sumie tak nie myślałem, ale tak raz tak na szybko. Chodzi o to, że nie ma w nim autentyczności takiej, jaka jest w rapie potrzebna, bo na początku chciał zaistnieć tym tutaj, wiesz, szybkim skillem, którego ma. I to wiesz, nie da mu się tego zabrać, w ogóle ma skilla, ale jakby poszedł w ogóle nie tą drogą, nie? Chciał szybko się przebić w sekundę i zrobił to, ale przebił się w taki sposób, że nikt go nie traktuje poważnie, jest bardziej takim YouTube'owym przykładem, wiesz, o, stary, puszczę ci, patrz, koleś w 15 językach nawinął, a zaraz po tym pokażę ci prawdziwy rap i puszczasz, nie wiem, nieważne kogo tam, Bisza, czy tam, wiesz, o co mi chodzi? Że on taka gwiazda... Z tą, ja wiem, ale z tą łatką, wiesz, sam, on sam do tego, on na samym początku, w tej 16 chyba tam ale jest nie zrobił PRS, nic, wiesz, po, wchodzę, no. Wchodzę do gry z dupy, perwers, tak, wiesz, kurde, spoko, rzecz, spoko, ale widzisz, jakby jednak to się nie odzwierciedla, jeśli nawet widzisz, nie uzbiera tego hajsu. Nie uzbiera tych... A ani też jakby nie ma wielkiego szacunku, jeśli chodzi o polską rap scenę, bo też mało robi chyba w tym kierunku, żeby ten szacunek no, zdobyć, nie? On rzuca sobie jakieś tam złote strzały właśnie w stylu, wiesz, na wyświetlenia. Mimo, że ma skilla, bo to ciężko mu go odmówić, ale te ruchy są takie, wiesz, tak jak się mówi, że nie słowa, a czyny tam świadczą o człowieku czy cokolwiek, to on nie robi nic, żeby jakby uwiarygodnić siebie, że wiesz, że jest w rap grze i że chce być w niej. On dalej chce być chyba takim właśnie kolesiem, o którym Eminem coś napisze, nie? Bo napisał w 15 językach i tam był szybszy od Eminema. Jestem ciekawy, czy w ogóle odpowiedział. Nie wiem, no czy odpowiedział, wiesz. Nie, że to jakby odpowiedział. Nie, nie odpowiedział, no, Eminem, nie? No, cię Eminem, a gdzie ale to kto? Nie chodzi filmikiem, nawet... No nie ma szans, no Eminem to jest, wiesz, najpopularniejszy w ogóle artysta na świecie, to w ogóle... Co? Liczyłem na tą nie odpowiedź. Ma takiego, MC Silk na pewno też, no... No fair, wiesz, tylko czekał na to, żeby tam Eminem to zjechał i żeby się świat o nim dowiedział. I właśnie o to mi chodzi, że mu nie zależy na tym, żeby był szanowany w rapie chyba, tak mi się wydaje, tylko on by chciał, wiesz, zrobić, mieć wyświetlenia w stylu Macklemora i mieć 400 milionów wyświetleń i być, wiesz, international MC YouTube, nie? A to tak w Polsce nie działa niestety. Jakby się urodził może w Anglii, w Stanach, to pewnie by to poszło mu szybciej i dużo łatwiej, a u nas jednak w Polsce jest prawdziwość tak, dla gry, nie? Jakby jakiś angol po polsku między innymi no, na no, to no, możliwe, Polska żeby to poszło by szybciej, a wiesz, a jednak my nawet ludzie, którzy
chcieli mu wspomóc go, to jednak nie wystarczyło, żeby go wspomogli na tą płytę. Nie, co też jest dosyć słabe, bo żaden z raperów tego nie robi. Każdy ogarnia z własnym sumptem albo z wytwórniami gdzieś coś robią, a on chce hajs od ludzi, wiesz, kiedy tak naprawdę nic szczególnego nie zrobi. Ja myślę, że on może trochę nie mieć znajomości. Oj, nie, wiesz, wszyscy go znają, ale widzisz, no nie ma widocznie, bo nie ma chyba tego, wiesz, podstawowej rzeczy, czyli szacunku takiego, nie, u ludzi, chyba. Wszyscy go traktują jak taką ciekawostkę. Tak mi się wydaje. Nie jest to może poziom, wiadomo, bonusa BGC, ani nic takiego, to nie jest ten level, ale podobny, wiesz, obejrzę raz i na razie, nie? No jest widzisz, coś. Dwie drugie opinie, ale niestety, kurde, przy kilku rzeczach muszę się z tobą zgodzić. No na przykład przy tej płycie. No, muszę się zgodzić, no, nie ma o czym. Mimo, że nie odmówisz mu skillsów, nie? Bo to w ogóle nie o to chodzi, ale jednak to pokazuje jednak, że wiesz, że jest jakaś tam prawdziwość ważna, nie? Czy nie wiem, jak to nazwać. Autentyczność. Mówiłeś o Lechu, że grałeś w Lechu, czy w ogóle ty masz jakieś tam powiązanie stricte z Poznaniem, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, czy coś takiego? Nie, w ogóle. Jestem ze Słubic, wiesz, przy granicy niemieckiej, za Gorzowem Wielkopolskim. Kumam. I no. Do Poznania mam 160-170 km i mam babcię w Tarnowie Podgórnym, o, to może takie powiązanie. No co ty gadasz? No, tam często wakacje spędzałem, także... Czyli Tarnowie... ja mieszkam w gminie Tarnowa Podgórne, tak ogólnie. No widzisz, no to w Tarnowie mam babcię, ale to nie dlatego poszedłem do Poznania, w sensie do Lecha, tylko no, grałem w piłę i jakby chciałem się rozwijać. I poszedłem po prostu, bo chciałem w Lechu Poznań być. Pojechałem na testy, dostałem się, no i tak minęły mi 4 lata w Poznaniu. Chciałem cię zapytać o stosunek do bitw wolnostylowych, freestyle'owych. Wiesz co, mój stosunek z takimi bitwami skończył się za czasów Muflona, Tetrisa i Pogza i dużego P. Aha, no dobra, ale coś wiesz na ten temat, bo wiesz, Muflon i Tetris to no nie... tak, no to była złota era, to wtedy każdy się tym jarał, kto słuchał rapu, to też jakby freestyle był mega, mega wtedy znaczący, jakby, nie? Później jak oni wszyscy odeszli, to tak wydaje mi się to troszkę ucichło o tym, nie? Nie wszyscy się już, przestali się ludzie tym interesować, tak jak ja. Może niesłusznie, ale tak się stało. Nie wiem, czy kojarzysz Edzio, czy... Wiesz, ksywki mi się gdzieś tam przewijają, bo czasem przypalam sobie gdzieś tam, wiesz, jakieś tam bitwa o kemping, WBW, czy cokolwiek. Gdzie? Oskiera kojarzę. Rok temu, czy dwa lata temu, któreś ten kempa wygrał, no. Tak, no właśnie i to widziałem i mega mnie ujął właśnie swoim luzem i w ogóle swoją stylówką, jest mistrzem świata. Dlatego mogę spropsować na pewno. Dlatego mój plan na ten rok to jechać na kemp, nie? No ja jadę na pewno w tym roku, to jedziesz i się gdzieś zobaczymy może na mieście. Co sądzisz o działalności SB Mafii, bo... Nie mam nic, znaczy nie wkurwiam się jak odpieprzają jakieś głupoty, ani też się nie jaram, bo jakby rapowo... To nie trafia szczególnie do mnie. Już ktoś mnie o to pytał dzisiaj, o Tom, kogo bym wybrał, kto jest najlepszy, Tom, Solar czy Białas, no to Tomba bym najbardziej spropsował. Ale nie znam ich, to też jak łatwo mówić, wiesz, przez internet można rzucać zdania. Nie wiem, jakbym ich poznał, to wtedy mógłbym coś powiedzieć. Rap nie szczególnie mi siedzi, Tomb najbardziej z nich wszystkich. Ja też nie krytykuję ich, chociaż te niektóre akcje i wszyscy wokół tego bardzo tak. Tak to wygląda z zewnątrz też, nie wiemy do końca jak to się dzieje tam w ich szeregach, a Facebook przeinacza też dużo i... Ja tam bym się nie wczuwał, nie? Dopóki kogoś nie poznam i jakby osobiście nie stwierdzę, że jest albo ciućmokiem, albo jest spokotypem, to nie za bardzo lubię się wypowiadać, wiesz, że ktoś jest chujem albo coś, jak gościa w ogóle nie znam. Jakby jak słuchasz muzyki, to siedzisz strasznie długo w starych czasach, czy raczej przez to, że prowadzisz ten kanał, to tylko też wszystko świeże rzeczy i... No i po prostu zapętlasz to, co ci się spodoba i jakby nie wracasz do tego, co było kiedyś, czy jesteś... Jak to wygląda generalnie? Wiesz co ci powiem? Przez kanał, przez to, że zacząłem robić te filmiki, się dużo zmieniło, bo wcześniej wracałem do starych rzeczy, jakby wiadomo, do tego, czym się jarałem, to wracałem do tych starych numerów, do starych płyt, ale byłem na bieżąco mega z wszystkimi nowymi rzeczami i było raczej 50-50, nie? Wiesz, i nowe, i stare. A teraz, jak się muszę przygotowywać, wiesz, do Szybkich Piątek i na przykład przesłuchać wszystkie płyty Eldo, wszystkie płyty FNMA, to brakuje mi czasu na bycie na bieżąco.
Że teraz złapałem się ostatnio na tym, że właśnie, wiesz, siedzę i słucham starych rzeczy cały czas, słucham gdzieś, wiesz, bo przygotowuję tam szybką piątkę z kimś jeszcze, z jakimiś tam innymi raperami, przesłuchuję ich płyty i nie mam kiedy totalnie słuchać nowych rzeczy. Gdzieś tam przesłucham szybko i zaraz muszę wracać do obowiązków, także paradoksalnie przez to, że prowadzę kanał o hip-hopie, słucham mniej hip-hopu, w sensie nowości, nie? Ale to się zmieni. Jak już skończę jakby etap szybkiej piątki, to zacznę robić jakieś takie rzeczy może o bieżących sprawach, to wtedy będę miał więcej czasu na to, nie? Ale raczej wiesz, no staram się być na bieżąco, aczkolwiek czasu coraz mniej. Czy będzie top 10 właśnie z nielegalami? Wiesz, że to jest ciekawy temat. Ogólnie top 10 będą się gdzieś tam pojawiać. Na razie nie, ale mam plan właśnie zrobić różne top 10. Top 10 nielegali nie jest złym pomysłem, no. Ciekawy pomysł.